Cześć, witajcie. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać pewien sprzęcik Mesa Dual Rectifier czy kanałowy wzmacniacz. Na pewno wiele osób chciałoby taki wzmacniacz mieć lub się zastanawia nad zakupem. Tutaj chciałem Wam pokazać po prostu mniej więcej jak to brzmi. Ewentualnie dla jakichś, którzy nie wiedzą jak to ugryźć i że tu jest za dużo gałek i tak dalej, mogą sobie mniej więcej tutaj znaleźć rozeznanie. Tutaj ogólnie ten wzmacniacz jest trzykanałowy. Ma kanał pierwszy, czyli clean. Food switch jest do tego taki w komplecie. Kanał czysty clean. Kanał drugi przesterowany. Kanał trzeci jest bardziej przesterowany niż drugi. Tak można ogólnie rozróżnić te dwa kanały. Brzmienie mesy jest bardzo specyficzne. Jak każdy, kto już sobie słuchał i obczaił ten wzmacniacz, to już będzie wiedział mniej więcej na czym to polega, prawda? Że ma dosyć dużo góry i taką specyficzną barwę. Tutaj każdy z tych kanałów, pokażę Wam na drugim, każdy z tych kanałów ma dokładnie te same gałki. Presence, Master Gain, Bass, Mid, Treble. Tutaj każdy z nich ma to samo, prawda? Cyk. Kanał czysty tak samo. Dodatkowo przestery mają jeszcze taką gałeczkę, znaczy przekręcany taki dzyndzelek. To jest jakby po prostu tylko jedynie moc przesteru. To jest najmocniejszy przester, to jest najsłabszy, to jest taki przester vintage. To jest jakby jedynie głośność i troszeczkę takie właśnie zmniejszanie gainu. Teraz jest najmniejszy, teraz jest największy. Tylnego panelu nie będę nawet Wam pokazywać. Tam ustawiony jest na silikonowe diody. Ogólnie na pełną moc, że tak można powiedzieć. A poza tym tam więcej nie ma żadnych gałek. Teraz posłuchajcie, jak to brzmi. Sorry, że tak trzęsę kamerą. Uwaga, będzie zaraz ta dama. Dobrze jest. Czysty kanał. Przester w końcu do tego został stworzony, nie? Kanał trzeci, najmocniejszy, tylko muszę sobie go jeszcze ustawić. Dobra. Różnice mniej więcej są wartości takie same obu kanałów, więc posłuchajcie sobie różnicę między pomarańczowym a czerwonym. Teraz jest czerwony, teraz jest pomarańczowy. Trzeba było pokręcić gałkami, o to źle sobie postawiałem. To na razie tylko taki filmik poglądowy, więc nie wkurzajcie się, że nic nie widać. Jak sobie kupię statyw, to nakręcę dużo lepszy filmik. Będą moje miny jeszcze może. To jest pomarańczowy właśnie teraz ustawiony na takie same opcje właściwie ma jak... Zaraz jeszcze tu uwaga, obadam. Tu ok.
Dobra. Teraz jest pomarańczowy. Czerwony. Dobra, na razie sobie poglądajcie to, jak będzie więcej lajków, to może nagram następny, a i tak nagram następny. Na razisko, papatki.